Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Cześć, witacie detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną Piurlak i ich aktywna piana. Firma budżetowa, można powiedzieć. Słuchaj, przewinęła mi się gdzieś na necie i stwierdziłem, że wystrzelę parę setek i zakupię kilka produktów. Na pierwszy strzał wchodzi aktywna piana, która jest nijaka. Już u mnie była taka niebieska, bodajże z EcoShine, jeszcze jakieś tam firmy. Akurat w ogóle mi nie siedzi, ta jest beznadziejna. Zapach taki, kurczę, sztuczny, cukierków, landrynkowy. No w żaden sposób. 1 do 10, ta piana też nie była za fantastyczna. Siedziała w miarę długo z tego względu, że sprzyjające warunki. 10 stopni na zewnątrz, połowa listopada, więc tutaj posiedziała troszeczkę. Zdomywanie, jak to neutralna piana. Więc jeżeli ktoś lubi kolorowe pianki, neutralne, na lato, ta będzie mu odpowiadać. Jeżeli chodzi o zapach, nie moja bajka. No dobra, tak naprawdę piana nic nie wnosi. Oprócz, jeszcze jedna rzecz. W ogóle 1 do 10 zarzucona na auto i zero koloru. Zero. Tak jakby, kurczę, traciła barwnik. Są piany, które utrzymują go lepiej. No dobra, moją subiektywną opinię znasz. Następnym produktem będzie, z tego co kojarzę, chyba szampon. Ja się z tobą żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!